Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kiedy jesteśmy u Rainera Pittmana, zawsze możemy liczyć na jakiegoś rodzaju promocję. Kiedy byliśmy podczas tutaj otwartych dni, promocją było to, że kupując jednego gołębia, można było zwrócić uwagę, że na rodowodach były takie literki A, B, C, D, E, tam chyba nawet F dokąpili się, do G nawet, czy co? Do F. I w tym momencie można było, kiedy kupowało się jednego gołębia, a zdecydowało się na przykład na zakup kolejnych gołębi, można było, że tak powiem, uciąć coś z ceny. I to wyglądało na przykład gołębie z grupy A, które kosztowały na przykład 200 euro. Kupując dwa, można było kupić na przykład za 300 euro i tym podobnie, jeżeli chodziło o inne grupy. Oczywiście było to, każda grupa też była w zależności od tego, jak daleko mówiąc miały Harikana w rodowodzie albo jakiegoś innego superlotnika. Tutaj teraz na rynek niemiecki Rainer Pittman przygotował tutaj, pokażmy tą gazetę z zewnątrz. Nie, tak wygląda miesięcznik na rynku niemieckim, z zewnątrz, no nie te, o to właśnie. Tak wygląda Brieftauben Sport International, to jest magazyn tutaj miesięcznik wydawany tutaj w Niemczech. I tutaj w tym numerze możemy przeczytać o promocji, która się znajduje dla klientów z Niemiec. Tutaj w tym właśnie numerze na święta tegoroczne. Natomiast tutaj gazeta ta wydawana na terenie Polski, też modyfikacja powiedzmy, mutacja taka, to są Pittman Magazyn. Tutaj na razie nie mamy jeszcze tej promocji, ale ona już jest tutaj aktualna i będzie w numerze którym grudniowym? Już ona wyszła w listopadowym. Już wyszła w listopadowym i będziemy mogli też tutaj skorzystać z tego promocji, że możemy 4 gołębie w takim pakiecie nabyć za 500 euro. O szczegółach tej promocji i jakie to są gołębie, bo tutaj mamy taki jeden właśnie pakiet, zaraz o nim pokażemy, jak to wygląda, powiedzą nam tutaj kolega Rainer Pittman i Kamil. Kamil będzie oczywiście też tłumaczył. Ja, wir haben, das sind also unsere Jungen aus Juli, August. Da haben wir speziell jetzt, um mal etwas Besonderes für den Advent zu machen, einfach so ein Paket zusammengeschnürt, wo, also, wo wir möglichst zwei Pärchen zusammenstellen wollen. Wenn er allerdings lieber drei Männchen, ein Weibchen haben will, etc. oder drei Weibchen, ein Männchen oder vier Weibchen, ist das auch machbar. Und er bekommt dann für den Preis von 500 Euro ein Enkel aus unseren Hauptvererbern, aus den Stammvögeln, ein Enkel aus den Harley-Assen und zwei Nachzuchttauben aus unserer Pranger- und Kobmann-Linie, die in allen unseren Tauben, eigentlich auch in Leistungstauben, immer mit drin sind. Tak. Mamy przedstawienie właśnie, zaprezentowanie właśnie ten pakiet 4 gołąbków z czerwca, z lipca i sierpnia. Są to były starsze gołębie troszeczkę? Nie, z lipiec, sierpnia to są trochę późniejsze nasze gołębie, tak? To są typowe gołębie z klubnika rozpadowego, który właśnie jest jeden z wnuczek Super Domena, Super Harley'a, Super Harley'a. Taki pakiet po prostu. Albo Brabanta, właśnie to jest taki pakiet. Jeden jest wnuczek z Harley Asy, Harley Asy 09, 47, 85, bądź 87. I dwa, jeden jest Sprange, jakiś właśnie też pochowień schowany, bądź z Kopmana, z Kleinedirka, z Analiz, nie? I to jest specjalnie, może położyć to specjalnie taki na świąteczny taki. Jak to wygląda mniej więcej teraz tak, my pokażmy, bo tak, mamy tutaj, pokażmy na karmie 4 rodowody, tutaj mamy taki pakiet przykładowy, mamy 4 gołębie, pokażmy jednego gołębia na przykład, tylko tutaj te, bo troszeczkę mnie zmyliłeś, te są troszeczkę starsze chyba, nie, akurat. Tak. Te, pokażmy, wyciągnij jakiegoś kamienia, jednego z klatki, to już pakiet połóż, to na ten, na parapet połóż, to. I pokażmy na przykład tutaj tą samiczkę, tak, pokażemy niebieską, ona ma numer ile? 2341, to jest samiczka. Super domena. Tak, pokażmy jej rodowód od razu, żebyśmy zobaczyli. 2341 to jest ten gołąb. Tak. Popatrzmy. Po naszym super domenie Karli. Syn super domena, a od spodu mamy z linii. Dużo Klendirkę i druga najlepsza samica w regionie. Tak, Plangego są gołębie. Nie, to jest. To jest 360. 360 to jest Rainera stara linia, która zrobiła mistrzeniem z Rainera. Tutaj mamy już taką, jakie dzieci są. Już w rodowodach zapisujemy, jakie dzieci są bezpośrednio po nich wylatane, prawda? Na przykład 232 była najlepsza samica w regionie, 13-13. Ta jest samiczka, zobaczmy, ona jest jeszcze taka, to była, ona ma numer 2340, czyli ona to jest ta późniejsza. Tak, to jest ta późniejsza, 2341. Tutaj mamy też gołębie z numer troszeczkę wcześniejszych, 19 chyba 50, było 1982 i 1938, bo tutaj samca ma Rainer w ręku, ten ma numer chyba ile ma? 1982. Tak, pokażemy go. O, ten już spokojnie może iść chyba w parę, tak? Tak. To się wywodzi z tego Pranga, jest 1066, to jest brat. Pokażmy do tego dołu, 1982, tak? O, to jest ten gołąb. Pokażmy do tego dołu do kamery. O, widzimy tutaj syn Prangego 1066, a tutaj od spodu Apollo. Antona Denkera. Brat jej, tak jak brat do tej do matki, był najlepszym lotnikiem w zeszłym roku u nas.
Jako roczny. I kolejny nakrapianym gołębie, którego trzyma Rainer w dłoniach, a jest należy do tego pakietu. Jest gołąb pochodzący z jakiej gołębi? Pokażmy tutaj. Z Annelis. Annelis, to jest Kopmana gołębie. Kopmana. Widzimy. I od spodu... Kor i druga najlepsza samica w regionie na dalekim dystansie. Tak, a ta się wybudziła z gołębi Riglose i 36 Prangego. Czyli bardzo ładna samiczka. Widzimy taką samiczkę. Ona ma numer, jeszcze raz pokażmy. 1950. I czwartym gołębiem w takim pakiecie jest gołąb niebieski. Samczyk niebieski jest z Juli, można zwei werfen. To jest z lipca, jeszcze zostały dwa lotki do zrzucenia. Syna Apollo i córka Harley Asa. A tu też mamy Ringlose tutaj. Ringlose, tak. Samsung Boy, właśnie ten Harley As 09. Córka Massenhoven. I Harikana, to jest też coś mogło zawsze. Harikana, prawda? Tak. Bardzo wartościowy gołąb. Czyli widzimy 500 euro i możemy taki pakiet nabyć. Teraz tak, my ten pakiet, który tutaj mamy u nas na giełdzie, wystawimy, a to przywieziemy do Polski. Natomiast jak wygląda tutaj, dzwoni się do Ciebie, jak się teraz wybiera, czy jakie gołębie będą wchodzić? To Ty robisz, czy Rainer robi, czy hodowca sobie sam wybiera? Znaczy hodowca może ustalić, czy chce dwie pary, prawda, czy chce jedną samiczkę, trzy samce, czy ten. Będziemy po prostu, Rainer wybiera osobiście i wybieranie do każdego. Oczywiście proszę zadzwonić, to mój numer telefonu. Ty zawsze tak jest podany na naszej stronie. Tak, my też u nas to podamy, także pod filmem tak. Możemy ten numer zobaczyć. Można do mnie się zadzwonić, poradzić, nie ma problemu, jestem zawsze pod telefonem, a ja się to odzwaniam zawsze. Dobrze. Dann möchte ich noch eins sagen, allen polnischen Sportfreunden und ihren Familien eine schöne Weihnachtszeit, eine schöne Adventszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rainer chciałbym teraz pokazać dla wszystkich hodowców w Polsce i dla ich rodzin szczęśliwego Nowego Roku oraz wesołych świąt Bożego Narodzenia i tego czasu adwentowego teraz. Również ode mnie. Kolejny świąt dobrą, bo to Nowy Rok, to powiedzmy, że to Nowy Rok to święcili w Rosji Radzieckiej, że tak powiem. W Związku Radzieckim zawsze święcili Nowy Rok, to się nazywało. I był dziadek Murus, a teraz kolejny Adwent, Boże Narodzenie i Nowy Rok. Dokładnie. On wie z jedną cyn Sosnowca. Tak, będziemy do Waszej specji również w Sosnowcu. Na wystawie okręgowej? Czy? Stoisko, nie wiem, jakie jest okręgowe, ogólnopolskie. Ogólnopolskie, tak. Stoisko będzie 87. Tak, tam będziemy mogli spotkać. Będziecie nam sprzedawać i gołębie, i też zbierać prenumeratę. Będzie można tutaj nabrać magazynu, którego pokażmy go jeszcze raz. Pitman magazyn. Tutaj i pokażmy jeszcze przy okazji, zobaczmy. O, tutaj mamy zawsze, praktycznie w każdym numerze, o, tu mamy relacje na przykład, o, widzimy z ogólnopolskiej pielgrzymki hodowców na Górę Świętej Anny. Byliśmy, mamy fotoreportaż też zrobiony, pokazywaliśmy całą mszę. Tu widzimy akurat księży puszczających gołębie, ale w każdym też numerze mamy właśnie jakiegoś hodowcę z Polski. Przypomnijmy, jest to jakiś hodowca zawsze mistrz oddziału. Oczywiście. I inny. Także dziękujemy bardzo i zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi gołębiami na prezenty przede wszystkim i polecam to żonom hodowców, tudzież mężom hodowczym, żeby sobie wzięli pod uwagę. Na pewno to będzie cieszyć hodowców. Prezentów, tak, że tak powiem, wszy do Boże prezentów. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.